Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 13 odcinku z naszej serii Free Space 2 na moim kanale. Jak pamiętacie, poprzednio namierzyliśmy nowy okręt Shivan, klasa typu Juggernaut, klasa Satanas. Tak swoją drogą, ja zobaczę, może tutaj już w Techroomie mamy jakieś informacje na jego temat. Yes, SJ Satanas. Very little is known about the SJ Satanas class. This Juggernaut seems compatibility strength of the GTVA Colossus. All intelligence... no jak widzicie, wysoki poziom utajnienia informacji na temat tutaj Satanasa. Mocą dorównuje Colossusowi. No, coś czuję, jeśli te dwa statki się spotkają, to będzie starcie tytanów. Dobra, w poprzedniej misji skanowaliśmy Satanasa. To teraz zobaczymy, co dalej. Your reconnaissance of the Satanas identified weak points in the Juggernaut's defenses. However, exploiting these weaknesses will require firepower that can be provided only by the main guns of our capital ships. The GVD Semtic, the GTD Aquitaine, and the GVD Toeris are standing by. Your mission is to lure the Satanas into position. In the first phase, you will attack the SC Rephaim, a Rakshasa-class warship. Our recon flights have located the Rephaim near the Allied Secure Zone. The cruiser is accompanied by two wings comprised of Mara-class fighters. Our analysis of the Rephaim's flight pattern suggests the vessel is patrolling the region. Your first task is to eliminate the fighter escort. This must be achieved quickly, before reinforcements arrive. Once the escort has been neutralized, call in Delta Wing. The bombers will help you destroy the Rephaim. If necessary, your wing will need to incapacitate the cruiser's beam turrets to clear a path for your bombers. We anticipate the attack on the Rephaim will bring Shivan reinforcements. Your squadron is charged with the duty of engaging and destroying these hostiles until the Satanas arrives. Sigma Wing will also be available to assist, once these bombers have returned from their current sortie. The upgraded target acquisition and guidance warhead is now available. The TAG-B, an aspect-seeking missile, features an improved shock-resistant substrate that enables the beacon to transmit data with greater precision. The GVCV Sapeter will provide fire support for this operation. The Alliance will execute simultaneous, coordinated strikes against Shivan positions in the nebula. For this reason, our destroyers will not be deployed unless the Satanas appears in your field of engagement. If we fail to lure the Satanas, or if the Juggernaut engages our forces elsewhere, we will abort this mission. Dobra, jak widzimy, mamy tutaj ciężką misję. Musimy walić w Shivan wszystkim, czym mamy, tak długo, aż w końcu Satanas nam tutaj przyleci. Ja do tej misji nie mam zamiaru lecieć leciutkim myśliwcem. Bierzemy coś naprawdę ciężkiego. Coś, z czego będę mógł po prostu przywalić Shivanom porządnie. Gdzie jest moje ulubione działko? Oczywiście jest tu mój ulubieniec. No i w tej chwili moje ulubione pociski. O, w ten sposób, tak będzie dobrze. Tu oczywiście moich skrzydłowych też przezbroję jak najbardziej właśnie w pociski tutaj i działka, które zadają moim zdaniem większe obrażenia, są lepsze po prostu. Nie mam zamiaru dać się tutaj pokroić żywcem Shivanom. Zrobimy im tu taki mały Stalingrad, myślę sobie. Będziemy ich po prostu tłuc tak długo, aż w końcu przylecą tym swoim Juggernautem, a wtedy im przyuwalimy. A jak tam skrzydło Beta? No. Skrzydło Beta jest dobrze uzbrojone. Dobra, lecimy. Command, we have hostiles on radar, but we cannot acquire a target. Are you able to see anything? No visual contact. Fatalnie się lata. Maintain your current heading, pilots. Jak w zupie. Coś tam widzę. Co to jest? Command, we're picking up an unusual transmission.
Can you identify it, Alpha? The transmission is coming from the Rafan. That's impossible. This is an allied channel. No, poważnie, Shiva, nie wysyłają nam transmisję. Confirmed. We are receiving a transmission from the Shivan warship. I Sini? Command, I have targeted the Iceni. The rebel command ship is in the field of engagement. All units engage the Shivans. Stand clear of the Iceni. Do not attack that ship. No jasne, i co jeszcze? Acknowledge, command. We will not attack the Iceni. The Iceni has activated its subspace drive. We have destroyed the Rafaeum. Excellent work, pilots. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Iceni rozmawiał sobie z Shivanami? Incoming jump signature. Kane-class warship. Designation Thomiel. Incoming jump signature. Hostile configuration. To się robi coraz dziwniejsze, wam powiem. Delta Wing is standing by. Call in the bombers at your discretion, Alpha. Now deploying the Thutmos. To się robi coraz dziwniejsze, powiem wam. Powiem wam, w życiu nie spodziewałem się sytuacji, że Bosch będzie sobie rozmawiał z Shivanami. No. Wielu rzeczy się spodziewałem, ale na pewno nie tego. Ale mu pociągnął, dobra. We have nullified the Thomiel. Job well done, pilots. Shivan reinforcements could arrive at any time. Rearm if you need to, pilots. Acknowledged. Stand by to rearm. No sign of the Sathanas. We must keep up this offensive to lure the Shivan juggernaut. No dobra. Powiem wam, ta fabuła robi się coraz fajniejsza. Ja chcę jeszcze tak ze 100 misji. Bo naprawdę jest mistrzowsko dopracowana fabuła. Jak widzicie, tutaj w żadnej misji nie można się nudzić. Incoming warship is a Malik class corvette, designation Golab. Zawsze coś się dzieje. Wow. Dobra, skrzydła Delta, rozwalić cel. Zaraz bombowce mu tu wyjadą z bomb. Ja teraz zrobię coś, za co pewnie mi nie pochwalicie, ale zasłonię się tym statkiem do uzupełnień. Widzicie? W ten sposób mogę go też obrócić. All units, return to base. The Shivan Juggernaut is heading for the Gamma Draconis node. Rearming procedure complete. Dobra. Jak widzimy, Juggernaut nas olał i leci prosto na Gamma Draconis. Więc dobra, jak najszybciej wracamy w... Kurczę, wracamy w tej chwili do bazy. Musimy zatrzymać Juggernauta. Jak nic, bo jeżeli to jest coś, co dorównuje Kolosusowi siłą ognia, to nas wykończy. Command has aborted the plan to attack the Juggernaut in the nebula. All allied forces have been ordered to withdraw immediately to Gamma Draconis. Further orders will be issued upon our arrival. We have no conclusive data regarding the transmissions exchanged between the Iceni and the Rafaeum. No, tutaj ta rozmowa między Iceni i tym Rafaeumem jest dosyć zagadkowa. Ciekawe, o czym oni sobie rozmawiali. A to jest chyba też pierwszy kontakt, kiedy w ogóle udało się nam nawiązać go z Shivanami. Ale dobra, olać na razie dyplomację z Shivanami. Jeżeli ich statek leci do naszych systemów, to nie znaczy nic dobrego. Dobra, wykończmy ich.
but Sheevan Juggernaut Satanas is now en route to the jump point leading to Terran Vasudan space. Command ordered all units to rally in Gamma Draconis in 3 hours' time. Now we have accounted for most of our fleet. At least 6 warships have failed to reach the rendezvous point. We can wait for them no longer. The GTVA Security Council has authorized the immediate destruction of the Nassos subspace portal. To demolish the Nassos portal, we will detonate the Nissan bomb, an experimental new weapon under development at the Hideki Institute in the Vega system. Though its specifications are highly classified, physicists claim the Nissan bomb has more explosive power than any other warhead in our arsenal, sufficient to destroy any small craft within a 3-kilometer radius. The size of the bomb prohibits tactical deployment. A small task force will oversee the demolition of the Nassos, while the bulk of the Allied fleet blockades the jump node leading to the densely populated propeller system. Command has begun the process of evacuating the 250 million civilians inhabiting Capella, the largest exodus since the Great War. The Colossus will remain in that system to engage the Satanas should we fail. Jak widzicie, sytuacja bardzo się pogorszyła. Satanas ruszył prosto na system Gamma Draconis, a z niego prowadzi już prosta droga do gęsto zaludnionego systemu Capella. Z Capelli, jak widzicie, właśnie ewakuujemy 250 milionów obywateli. Czyli pewnie tutaj mogą nam się trafić też jakieś misje, gdzie będziemy pomagać w ewakuacji tych ludzi przed Sheevanami. Z tego, co widzieliśmy w środkowej cutscence, zapewne teraz użyjemy jakiejś atomówki, żeby rozwalić portal, żeby tylko zatrzymać Sheevan. Miejmy nadzieję, że to się uda i że ta ewakuacja jednak nie będzie potrzebna, bo jeżeli Sheevani nam tu wpadną, to nam zrobią z tyłku jesień średniowiecza. At 22:30 hours, the GTVA announced its plan for the destruction of the Gnosis device. For strategic and scientific reasons, we will not attack the portal with the main guns of our warships. The demolition of the subspace portal will be accomplished with the use of the experimental Nissan bomb. Our first objective will be to sanitize the area. Observers report that Sheevan scouting wings have already entered Gamma Draconis, and enemy activity will intensify before the arrival of the Satanas Juggernaut. The Renanet, a Servet-class corvette, will monitor the operation and provide fire support. Once we have eliminated the enemy presence, a freighter carrying the Nissan warhead will deposit the bomb at the detonation site. This is the first deployment of the weapon prototype. Because computer simulations predict only a 40% chance of success, we have 2 more warheads standing by. Dobra. Czyli musimy pomóc tutaj w zniszczeniu portalu. Portal miał być wprawdzie szansą powrotu na Ziemię, ale jeżeli mamy tutaj wybór wrócić na Ziemię, ale ryzykować kontakt z Sheevanami i drugą wielką wojnę, lub olać kontakt z Ziemią, ale być bezpiecznym przed Sheevanami, ja wybieram olanie kontaktu z Ziemią i jednak zabezpieczyć się przed Sheevanami. Fighters 4,000 meters from our position. The enemy has not engaged. There's no time to wait. Alpha, close in and draw the fighters away from the Nosos. Lure them toward the Renanet. We need to clear that detonation site before we sortie the freighter. Acknowledged. We will lure them within range of the Corvette's guns. Jak widzicie, tutaj ten portal to same problemy. A raczej Bosch i jego głupie pomysły. Widzicie,
seems improbable a warhead would have sufficient force to demolish a structure of this size. Particularly a weapon of Terran design. The Nissan bomb is a joint development Alpha 4. We are four partners in this enterprise. The Shinners have accepted your challenge, Alpha Wing. Head back to the Revenant. Our turrets will only fire when the enemy comes within range. Alpha Wing, it is well advised to concern yourself with the Shinans and leave these matters to the Security Council. Take it easy, action pilot. Dobra. Wracamy do Reneta. To jest tutaj cel naszej misji. Na razie jakiś poboczny. Szkoda, że właśnie nie ma tego podglądu tutaj. Co jest celem pobocznym, a co jest celem głównym. Lecą za mną, dobra. Uwielbiam taki manewr. Lambda 1 here. We have entered the field of engagement. Wow, patrzcie, jaka to jest wielka bomba. Rany. Ale ona jest gigantyczna. Normalnie atomówka. Dobra, ja jestem jednego pewien. Nie będę do niej podlatywał, bo tam mówili, że ona potrafi z 3 km zniszczyć myśliwiec. Command, this is Lambda 1. We are now in position. Initiating undocking sequence now. Deploying support ship now. Command, we have sanitized the area. All hostiles have been eliminated. Ta muzyka po prostu... Fantastyczny klimat po prostu buduje. Musicie przyznać, że kiedyś robili lepsze gry. Dobra, wy uciekajcie, my też spadamy. Rozwalmy to w cholerę i miejmy spokój z Shivanami. Lepiej sobie jeszcze popatrzcie tutaj na ten portal, bo zaraz może go nie być, jak to pierdyknie. Jestem wprawdzie 5000 km, 5000 metrów od tego, ale nadal się boję, że dostanę. Bo jeśli z 3000 to może zniszczyć myśliwiec, to z 5000 chyba myślę poczuję jeszcze falę uderzeniową. Dobra, oni uciekli już, ten Lambda 1. Lambda 1 has cleared the blast zone. Dobra, chodźcie, chłopaki, no was chyba całkiem pogrzało. Incoming hostiles. 12 Dragon class fighters have entered Gamma Draconis. Alpha, your vessel must be no less than 3,000 meters from the center of the portal. Rearming procedure complete. Palajcie to, a nie... Szybciutko wracać tu do mnie, wszyscy. Detonation in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boom. No wszystko pięknie. Tylko, że my mamy teraz wroga na głowie. Command, we achieved a clean detonation of the...
Nissan warhead. However, the Nosos portal remains fully operational. We will proceed with the second deployment. Demolition pattern Sigma. We will use the remaining Nissan bombs for this attempt. The Sathanas juggernaut cannot be far away. This is Lambda 2. We're in, Command. Setting course for the detonation site. The Nissan bombs have drawn the Shivan's attention. Defend the warheads until they are in position and the freighters have cleared the area. This is Lambda 3 on the scene, proceeding to the drop point. Jak tutaj widzicie, większość tych oficerów, to oni wyglądają po prostu tak samo. To nie jest jakoś tak spersonalizowane, że wiecie, dla każdego statku inny oficer. No ale bądźmy szczerzy, to jest gra z 98 roku. Lambda 3 here. We have reached the detonation site. 98, czajcie, i tak wyglądały wtedy... Tak wyglądał wtedy najlepszy Space Simulator, podejrzewam, na świecie. Graficznie nawet dzisiaj prezentuje się ładnie. No, oczywiście wiadomo, to nie jest jakieś HD czy coś, ale powstało wiele fanowskich modyfikacji grafiki, które sprawiły, że Free Space 2 naprawdę wygląda bardzo zacnie. Więc no, jeżeli ktoś lubi Space Simy i oczekuje, że będzie... i oczekuje ładnej grafiki, to ja polecam Free Space'a 2 jak najbardziej. Przy czym no, jeżeli oczekujecie tej ładnej grafiki, to polecam... to ja polecam tą wersję fanowską właśnie, która ma tutaj jakieś poprawki graficzne, ma tą grafikę w HD, cieniowanie, no i w ogóle wyglądał bardzo ładnie. Ja tutaj mam wersję, tą jak to się nazywa, tą oryginalną, tak on wyglądał właśnie Free Space w chwili wydania. I takiego właśnie chcę go wam pokazać, taki jaki jest oryginalny Free Space, a nie właśnie na tych modach wszystkich. Command, we have delivered the package and we're moving. No dobra, niech uciekają. My się tutaj... my się tu zabawimy jeszcze trochę z Shivanami. Lambda 3 has made the jump to subspace. Jak widzicie, Shivanie rozpoczynają tu pełną ofensywę na pełną skalę po prostu. Już tu wpadają myśliwcami, rojami. Lambda 2 has cleared. All units prepare for second detonation. It must be 3,000 meters from the warheads. This is your final warning. Detonation in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boom! Congratulations, Revenant. You just saved millions of lives out there. You'll get a hero's welcome back at the fleet. With all due respect, Command, this is no time for celebrations. The destruction of this ancient artifact is an immeasurable loss. Our scientists have all the data we need to rebuild the portal in the future, Revenant. We just stopped the second Shivan invasion. Yes, udało się. Jak widzicie, udało nam się powstrzymać Shivan. Wprawdzie za cenę tutaj zniszczenia tego portalu, no ale... Command! I'm picking up an incoming jump signature. Sathanas is entering the system. That's impossible. Request immediate... Bez jaj! Wow! Jednak nam tutaj ten Sathanas wszedł. Dobra, wiecie co? Ja to zrobię tak. Tą misję... ja wam pokażę tą misję. Bo tu ona ładnie mi wyszła. Podmontuję ją jakoś. Tak, no tu po prostu myślę, moja reakcja będzie bardziej autentyczna po prostu w tej misji, bo no, nie ukrywam, jestem nadal w szoku, że właśnie tutaj ten Sathanas się jednak pojawił. No, podejrzewam, że jednak mamy
poważny problem. Dobra, zrobimy tak. Dobra, ja tutaj podmontuję tą misję. Tam wam po prostu pokażę wam tą misję, bo to był w sumie jej koniec tutaj, jak widzę. I podmontuję wam zakończenie tej misji. Tak więc... tak więc zaraz widzimy się w podmontowanym zakończeniu. We demolished the portal, but to no avail. The subspace vortex generated by the Gnosis device is stabilized, and the Sathanas entered the Gamma Dracona system. Our forces are standing by to intercept the Juggernaut at the Capella jump node. We do not know how long the Nebula jump node will remain open. In theory, it could be centuries before it collapses again. Scientists assure us that we have gathered sufficient data to reconstruct the Gnosis, but a project of that magnitude will take decades to complete. Nevertheless, your tenacity is impressive. You eliminated all Shivan fighters. You are a credit to your species. The Sudan Tactical Command has taken note of your performance. Jak widzicie, wracam już do was tutaj w tym dogranym zakończeniu. Przeszedłem tę misję jeszcze raz, po prostu, bo po prostu, jak widzieliście, głupio zginąłem przy pierwszym podejściu. Wolałem jednak zostawić pierwsze podejście, ponieważ tam moja reakcja pewnie jest bardziej autentyczna niż tutaj, gdzie jednak no wiem, jak się to dalej będzie toczyło. Jak widzicie, węzeł skokowy z Gammy Draconis do Mgławicy jednak się ustabilizował. Shivanie weszli do naszych systemów. No, a coś czuję, że teraz czeka nas ciężkie starcie. Jednak dobrze, że zaczęliśmy tą ewakuację tego systemu Capella, bo coś czuję, że na systemie Gamma Draconis nie skończy się pochód Shivan. Myślę, że oni wkrótce będą po prostu już głęboko na naszym terytorium, a my będziemy po raz kolejny odpierać desperacko ich inwazję. No ale to są tylko moje przypuszczenia. Zobaczymy też, co tutaj z admirałem Boschem nadal będzie. Jeżeli wam się podobało, jeżeli jesteście ciekawi, co będzie dalej, to komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i wchodźcie na kanał sprawdzać, czy nie ma czegoś nowego, bo tak jak mówię, ja będę teraz dużo nagrywał Free Space'a, bo bardzo spodobała mi się fabuła. Postaram się jak najszybciej przejść go całego, nagrać i wrzucić. Tak więc jeszcze raz dzięki, że oglądaliście. Na razie i do zobaczenia.